Czy masz świadomość? Jak rozmawiam z panem dyrektorem Michałem Baryłą, dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, prywatnie to twierdzi, że nie możemy dotykać tematu Hutchinsona, bo się boi, żeby go w wapno nie wrzucili. Radna Izabela Kaczmarska, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi. Gorąco, nie ma czym oddychać. Hutchinson, mimo trwającej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wypuścił toksyczną mieszaninę chemikaliów z kominów. Ten odór może spowodować kaszel, alergię, omdlenia, bóle głowy, a nawet wymioty. Zadbajcie o siebie i unikajcie kontaktu z tym smrodem. Smuga daje mgłę, więc łatwo ją zauważyć, bo powietrze nie jest przejrzyste. Stowarzyszenie Czyste Hojny, profil na Facebooku. Zatrudniamy 40 tysięcy pracowników w 25 krajach, którzy opracowują technologie na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności w powietrzu, na ziemi i na morzu. Razem sprawiamy, że transport staje się wciąż coraz bardziej komfortowy i bezpieczny, dostosowując przy tym nasze rozwiązania do wyzwań związanych z ochroną środowiska. Wspólna droga do zrównoważonej mobilności. Tekst na stronie www.hutchinson.com/pl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Ewa Matusiak, prezes Stowarzyszenia Czyste Hojny. Panie Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Ewo, dlaczego mieszkańcy Łodzi protestują przeciwko korporacji Hutchinson? Ze względu na uciążliwości, które zakład emituje w ramach swojej działalności gospodarczej. Jest to głównie smród zwany odorami i hałas w porze nocnej. A może Pani wytłumaczyć z naszym słuchaczom, którzy nie mieszkają w Łodzi, jaka jest lokalizacja tego zakładu, jak daleko jest firma od zabudowań, jakiej liczby mieszkańców to dotyczy, tak żeby ktoś na przykład słuchający nas w Gdańsku zdawał sobie sprawę, z czym Państwo się mierzycie. Firma znajduje się na ulicy Kurczaki w Łodzi, to jest na skraju osiedla Hojny. Osiedle zamieszkuje ponad 30 tysięcy mieszkańców. Odory, które są emitowane z fabryki, są rozprzestrzeniane w promieniu nawet do 2 kilometrów i dalej, w zależności od siły wiatru, która jest w danym dniu. Są odczuwane przez dzieci, przez dorosłych, oni najbardziej tutaj cierpią. I są to odory bardzo takie drażniące gardło, powodujące zawroty głowy, powodujące omdlenia, powodujące wymioty. Także dla tych najbardziej takich zagrożonych grup, czyli dla seniorów, dla ludzi chorujących na jakieś choroby przewlekłe, na przykład związane z chorobami płuc, i dla dzieciaków, dla alergików, no to są po prostu bardzo, bardzo nieprzyjemne sytuacje, ponieważ te ich dolegliwości się natychmiast nasilają. W efekcie emisji tych odorów w tych najbliższej zlokalizowanych budynkach mieszkalnych, te najbliższe budynki to jest odległość około 45 metrów od fabryki, więc to jest bardzo blisko. No, najbardziej te osoby cierpią tutaj, te, które są najbliżej, bo te odory u nas mają największe stężenie, natomiast później jak są roznoszone przez wiatr, one dalej tracą na swoim stężeniu, natomiast są wyczuwalne nadal, tak? Nie są może aż tak bardzo dokuczliwe jak dla tych mieszkańców, którzy właśnie mają zlokalizowane swoje domostwa w pobliżu zakładu.
A od kiedy trwa ta sytuacja? I domyślam się też, że no, można nie odczuwać tego tak mocno, tak intensywnie, jak pani powiedziała, mieszkając daleko, ale jeżeli ta sytuacja, te toksyczne oddziaływanie trwa 24 na dobę przez kolejne dni, miesiące, lata, no to może to jednak wpływać na zdrowie mieszkańców, nawet jeżeli oni nie odczuwają tak intensywnie tego oddziaływania jak ci najbliżej mieszkający łodzianie. No, to jest taka dosyć złożona sytuacja, bo nie ma takich efektów natychmiastowych, tylko przez wiele lat, bo tak naprawdę te dokuczliwe uciążliwości, one się pojawiły tak namacalnie. Było to wszystko czuć od roku 2013 i ludzie zgłaszali, mieszkańcy zgłaszali do różnych instytucji, jeszcze jakby nie wiedząc, która z tych instytucji w jakiś sposób zareaguje, nie mówiąc o pomocy, więc zgłaszali pojedynczy mieszkańcy. No, jak pewnie wszyscy z Państwa sobie zdajecie sprawę, jakby reakcji nie było w ogóle, bądź taka, że no nie wiemy co, blisko jest zakład, no i produkuje, no i emituje te smrody. I z czasem część osób jakby też trochę się przyzwyczaiła. No, ja sama mam takie doświadczenia, że na przykład ktoś, kto do mnie niestety ma nie to nieszczęście i trafi w odwiedziny w czasie, kiedy te odory są emitowane, no to nawet koleżanka nie chciała wysiadać z samochodu, bo mówi: słuchaj, u ciebie tu tak śmierdzi, że ja się boję, że za chwilę coś mi się stanie. Nie wysiadła nawet z samochodu, uchyliła tylko szybę i odjechała. My czujemy z różnym natężeniem. No, jedne osoby czują to silniej, inne bardziej im to przeszkadza, innym trochę mniej. Niemniej jednak, no, te wszystkie odczucia odnośnie odorów są potwierdzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ponieważ mieszkańcy zgłaszają bardzo dużo skarg jest na odory. One są takie, no, bardzo dokuczliwe. To zaraz, Panie Ewo, zaraz przejdziemy do tego, co mówi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czyli ponad 10 lat, ponad już dekadę Państwo się zmagają z tym problemem. A jakie są trzy najważniejsze mity i odpowiadające im fakty związane z wpływem Hutchinsona na życie łodzian? Pierwszy taki mit, który jest często powtarzany i oczywiście jest nieprawdziwy, to, że no, pora się była przyzwyczaić, bo wcześniej przed Hutchinsonem też była fabryka. Owszem, była fabryka Polmo, ale to była fabryka o zupełnie jakby mniejszym zakresie, tak? To nie był tak ani ogromny budynek, ani produkcja, która się odbywała w tych zakładach, bo to były zakłady, które produkowały gaźniki samochodowe. Tam nie było problemu w ogóle odorów, nie było problemu hałasu i tak naprawdę ta fabryka stała sobie na obrzeżach osiedla i dla nas była zupełnie neutralna. My nawet nie odczuwaliśmy, że była jakaś fabryka. W 2002 roku fabryka, no pewnie fabryka wcześniej ogłosiła upadłość i w 2002 roku nieruchomość, na której stała ta poprzednia fabryka, kupił Hutchinson i oni tą działalność swoją zaczęli tam instalować i z czasem, jak przybywało tych linii technologicznych, po prostu ten smród stał się na tyle nieznośny, że no nie dało się żyć. Na osiedlu Chojny, to jest bardzo stare osiedle, są domy od lat jeszcze od przedwojny. Są też domy z lat 50., 60. I no, ludzie no, mieszkali tam sobie spokojnie, nikt nikomu nie przeszkadzał. Dopiero właśnie jak fabryka Hutchinson zaczęła zwiększać ilość linii produkcyjnych i ilość tych odorów się zwiększyła,
No to wtedy zaczęło być to czuć, więc to, że wiedzieliśmy, że tam się wprowadzamy, jest fabryka, no jest takim mitem zupełnie nieprawdziwym, A tak? jaki jest kolejny mit? Drugi mit był taki, często na przykład w komentarzach na stronie na Facebooku Stowarzyszenie Czyste Hojny, ludzie komentują, że kupiliśmy tam działki po obniżonej wartości i pobudowaliśmy sobie domy, licząc na to, że no, po prostu zrobiliśmy dobry interes, mówiąc kolokwialnie. Natomiast nic takiego nie ma miejsca. Nieruchomości, które są na naszym osiedlu, osiedla domów, które się też budują w tych zabudowach takich wielorodzinnych, wcale nie mają niższych cen niż ogólnie obowiązujące czy panujące ceny w całym mieście. Więc to jest bzdura totalna, tak? To nigdy to nie miało miejsca. A trzeci mit? No i trzeci mit to było to powtarzanie, że po co się tam wprowadziliście, wiedzieliście, że jest fabryka, tak? No, jeżeli fabryka powstała już post factum, czyli ktoś już tam mieszkał i nagle pojawiła się fabryka, no to trudno powiedzieć, że to jest prawda, tak? Pewnie no, są enklawy, które się budują cały czas wokół fabryki. My się dziwimy, że ludzie się tam wprowadzają przy tych warunkach. Nie ma praktycznie tygodnia, żeby na stronę na Facebooku nie wpływały zapytania do nas, czy nadal śmierdzi, czy jest bezpiecznie. No my odpowiadamy zgodnie z prawdą, że nadal śmierdzi, że nadal w nocy jest głośno i że czy jest bezpiecznie, no to każdy musi sam ocenić. Jeżeli ludzie piszą i mówią, że mają małe dzieci, no to odradzamy, tak? No bo to dla dorosłych jest, powiedziałabym, taka trudna sytuacja, jeżeli chodzi o wdychanie tego wszystkiego, a już nie ma co mówić o małych dzieciach. Jest bardzo duża rotacja ludzi. Na przykład jest osiedle Hojny Park, bardzo duże osiedle zbudowane właśnie niedaleko, gdzieś jakieś no, 200 metrów od fabryki. Ludzie tam też czują te niestety te smrody, bo to jest taki zapach, jakby pan podpalił oponę na przykład, tak? I to po prostu notorycznie przez cały dzień trzeba wdychać, jeżeli tylko wiatr jest z kierunku wschodniego i wieje w kierunku osiedla, no to jest dramat, tak? Nie ma czym oddychać, my siedzimy pozamykani w domach, mamy pozamykane okna, nawet nie możemy wywietrzyć pomieszczeń. Teraz w sierpniu, jak były te temperatury powyżej 30 stopni, no to był po prostu dramat, bo no, trzeba było jakoś te mieszkania przewietrzyć po takich upałach, a się po prostu nie dało, bo ten smród jak wejdzie do mieszkania, to on się po prostu tam po sprzętach gdzieś pogromadzi i nie ma szans, żeby się go pozbyć. Więc to jest sytuacja trudna. No niemniej jednak ludzie się wprowadzają, potem się wyprowadzają. Jest bardzo duża rotacja mieszkańców, bo w stowarzyszeniu też było kilka osób z osiedla, chociażby Hojny Park i części osób już też nie ma, no bo ludzie po prostu patrzą na aspekt zdrowotny i na komfort życia. No wie pan, jeżeli się nie można wyjść do ogrodu, nie można wyjść na balkon czy tam na taras, tak? Tylko trzeba siedzieć przy pięknym słońcu zamkniętym w obawie o to, czy człowiek się nie zatruje, a już zupełnie tragiczną sytuacją jest, jak się otworzy okno na przykład w nocy, kiedy jest emisja odorów i w taki no, zupełnie niekontrolowany sposób człowiek się nawdycha tego odoru, no to rano naprawdę jest problem, tak? Jest ból głowy, są wymioty. No, to są naprawdę trudne sprawy i takie trudne do zmierzenia, do zważenia. Niemniej jednak no, coraz więcej ludzi to odczuwa, bo zdaje się, że my po prostu tracimy już odporność taką, jaką mieliśmy na początku. A kto rozsiewa te mity? Nie wiem, kto te mity rozsiewa. Ja mogę mieć tylko podejrzenia, ale no, nie chciałabym ich może tutaj teraz przedstawiać. Był taki czas, kiedy
powstała nasza strona na Facebooku i było kilku takich, można powiedzieć, zawodowych komentatorów, którzy no nie szczędzili nam złośliwości i poniżali nas i no kim byli i kto im za to płacił, no to każdy może sobie się tylko sam zastanowić, tak? I dopowiedzieć. No nikogo za rękę nie złapaliśmy, nie znamy tych ludzi, więc trudno mi Jasne. powiedzieć, dlaczego to robią. A co wynika z kontroli Okay. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ta kontrola, która od czerwca trwa, ona się jeszcze nie zakończyła. Dzisiaj czy w poniedziałek będzie dopiero koniec, także my jeszcze nie znamy tych najnowszych wyników, bo to dopiero protokół kontroli musi być podpisany przez spółkę Hutchinson i dopiero później Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnia nam dokumenty. Natomiast no, przez te lata, bo stowarzyszenie zaczęło działać w 2016 roku, więc od 2017 roku były kary za przekroczenie normy nocnej hałasu i to były kilkakrotne kary. I potem były również jeszcze, teraz jest nałożona kara w wysokości 200 tysięcy za naruszenie warunków decyzji ustalającej uwarunkowania środowiskowe. Chodzi o to, że zakład rozbudowywał się i w ramach procedury uzyskania pozwolenia na budowę wymagana była decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która mówi o tym, w jaki sposób zakład powinien funkcjonować, czyli na przykład tam jest napisane, że zakład powinien pracować przy zamkniętych wrotach. No, widocznie inspektorzy doszukali się, że te wrota niekoniecznie są zamknięte i ten smród, który jest właściwie no, głównie spowodowany emisją niezorganizowaną, czyli takim niekontrolowanym wydobywaniem się tego smrodu z zakładu różnymi tam otworami w oknach i w ścianach i na dachu. No po prostu złamana była chyba ta zasada, która jest wpisana w tej decyzji i dlatego ta decyzja została nałożona. Także te wyniki tych różnych kontroli, bo właściwie to od 17 roku, co roku jest przynajmniej jedna kontrola WIOŚ-u, która sprawdza warunki funkcjonowania zakładu, przestrzeganie wszystkich decyzji zezwalających na wypuszczanie, wprowadzanie gazów do powietrza. No i są różne uchybienia na koniec protokole. Zakład potem z tego tam się musi tłumaczyć, pewnie coś musi naprawić. No ale to nie zmienia faktu, że nam nadal śmierdzi i nadal się męczymy. A co w Państwa sprawie zrobiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która, jak wiedzą mieszkańcy Łodzi, jest ambasadorką Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu? Skutecznie nie zrobiła nic. Spotykała się z nami przy okazji też rozmów nad planem zagospodarowania przestrzennego dla naszego osiedla. Też były poruszane sprawy dotyczące fabryki Hutchinson.
No ale pomimo tego, że wiedziała dobrze o tym, że Hutchinson ma problemy z tą niezorganizowaną emisją i że my to odczuwamy i że zgłaszamy te uciążliwości, no to nadal były wydawane przez panią prezydent kolejne decyzje na rozbudowę zakładu, na dodawanie kolejnych linii produkcyjnych, tak? A wiadomo, że no im więcej linii produkcyjnych, tym więcej emisji. No więc no mówiła, że wie, że śmierdzi, no ale nic zrobić nie może. Dlatego mówię, no skutecznie nie zrobiła nic. A pani zdaniem, jak pani przypuszcza, z czego to wynika, że nic nie zrobiła? Jest takie słowo klucz, ustawa antyodorowa, dwa słowa właściwie. I to jest dokument, który nie został w Polsce jeszcze opublikowany i przyjęty przez Sejm. To jest ustawa, która powinna uregulować, podać pewne normy, pewne zasady pracy właśnie takich zakładów jak Hutchinson, które emitują odory. W tej chwili tej ustawy nie ma i urzędnicy po prostu idą po najmniejszej linii oporu i albo markują, że nam coś tam niby zrobią, coś pomogą, albo w ogóle załamują ręce. No szkoda, szkoda, no bo nic nie możemy zrobić, bo nie ma ustawy antyodorowej. Ale to tak naprawdę to jest tylko takie słowo klucz, takie dla tych, którzy no, nie chcą się trochę postarać, nie chcą trochę wyjść może przed szereg, bo są różne inne możliwości administracyjne, żeby zakład zmobilizować do tego, żeby prowadził produkcję w taki sposób, jak powinien prowadzić. I no, po prostu Wydział Ochrony Środowiska do tej pory tego nie zrobił. Po naszym spotkaniu na Komisji Ochrony Środowiska, która się odbyła 12 września, próbujemy nawiązać jakąś taką normalną współpracę i normalny dialog z Wydziałem Ochrony Środowiska, licząc na to, że być może coś się tutaj uda zrobić. W lipcu została nałożona na zakład decyzja wykonania przeglądu ekologicznego. To jest takie badanie jakby zakładu pod kątem tego właśnie, jak te odory się rozprzestrzeniają, jaka powinna być przebadana cała instalacja i powinny być znalezione przyczyny powstawania emisji niezorganizowanej, czyli tej niekontrolowanej takiej emisji wydostawania się jakby poza instalację oczyszczającą tych odorów. Wiemy, że zakład odwołał się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO już wydało decyzję i jakby przychyliło się do decyzji, którą wydał Wydział Ochrony Środowiska, więc zakład no, jest zobligowany już w tej chwili na 100% i musi ten przegląd ekologiczny wykonać. No, zobaczymy, jakie będą wyniki tego przeglądu. Ja bym się za dużo nie spodziewała jakichś rewelacji, bo to będzie dokument, który będzie przygotowywał firma, która jest no, umocowana do tego, ma wszelkie certyfikaty, tak, również akredytację PCA, więc powinna być firmą taką bezstronną, niezależną. No ale jednak będzie to dokument zrobiony na zlecenie i za pieniądze Hutchinsona, więc no No nie chcę tak. komentować, tak, ale no, nie można takiego dokumentu chyba uznawać za dokument w 100% jakby bezstronny. Tak? Jasne, jasne. No dobrze, to wracając do początku naszej rozmowy, ja zacytowałem panią radną Izabelę Kaczmarską, która powiedziała publicznie podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Łodzi 12 września, cytuję: jak rozmawiam z panem dyrektorem Michałem Baryłą prywatnie, to twierdzi, że nie możemy dotykać tematu Hutchinsona, bo się boi,
Dyrektor się boi, żeby go w wapno nie wrzucili. Koniec cytatu. Proszę o komentarz do tych słów. No, śmieję się, bo pani radna Kaczmarska jest osobą o takim specyficznym poczuciu humoru. Myślę, że najlepiej będzie, jak pan zapyta panią Kaczmarską, co miała na myśli. Mnie nie było przy tej rozmowie, także naprawdę trudno mi ją komentować. No, ona tylko troszeczkę uśmiech na moich ustach wywołuje, nic więcej. Jasne, to myślę, że Państwo możecie sami sobie dołożyć czy wyobrazić sobie ciąg dalszy tej historii. Ja bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie taka rozmowa miała miejsce. W ogóle przy okazji Państwa sprawy przypomina mi się film Mroczne Wody. Bardzo polecam Państwu zobaczenie tego filmu, który no, przeszedł kilka lat temu w sposób niezauważony przez polskie kina. Jest do odtworzenia gdzieś w internetach. Pisaliśmy o nim w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Robiliśmy wywiad z głównym autorem Robertem Bilotem, na podstawie którego został przygotowany tekst do New York Timesa. Później właśnie powstał ten film. No, uderzające podobieństwo i ja powiem szczerze, że z trwogą myślę o tym, co by się stało, gdyby zbadać porządnie mieszkańców Hoyen i w ogóle Łodzi w okolicach, co by wyszło i no, jakie są konsekwencje tego, że państwo już od dekady jesteście truci i też sobie tak zastanawiam się, gdyby, ja wiem, że to jest jakby, już idzie w taką stronę obywatelskiego nieposłuszeństwa i łamania prawa, ale tak się, jak pani mówiła o pani, co pani zrobiła, pani Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, to tak sobie pomyślałem, ciekawe, co by się stało, gdyby co jakiś czas mieszkańcy Hoyen pod domem pani prezydent palili oponę jedną od rana do wieczora. Jaki byłby efekt? Jakby zadziałały służby naszego państwa różnego rodzaju? Jak szybko by usunęli takich mieszkańców i czym te interwencje by różniły się od interwencji, których Państwo oczekujecie, a których się nie możecie doczekać? Panie Ewo, kolejne pytanie. W jaki sposób mieszkańcy protestują i co z tego wynika? Ewentualnie czego byście Państwo oczekiwali od jakiej pomocy, bo być może słucha nas ktoś, kto w taki czy inny sposób mógłby się zaangażować w Państwa sprawę. My od początku, jak stowarzyszenie powstało, to protestowaliśmy, były to takie formy, no nawet protestów ulicznych, tak? Dwukrotnie mieliśmy zablokowaną ulicę Kurczaki takim spacerem po przejściach dla pieszych, po prostu protestowaliśmy z transparentami. W tej chwili od czasu do czasu są jakieś transmisje telewizyjne z jakichś naszych właśnie takich spotkań. Teraz jeszcze właśnie dołączyła do nas pani radna Izabela Kaczmarska, która bardzo nas wspiera i jakby pokazuje, w jaki sposób radni powinni działać na rzecz mieszkańców. Ona się bardzo angażuje i no, poświęca swój czas, różne swoje umiejętności, które zyskała pracując przez wiele lat w biznesie. I no, robimy takie spotkania, konferencje prasowe, natomiast ostatnio złożyliśmy skargę do wydziału, nie do wydziału, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, ponieważ no też nie byliśmy świadomi tego, że na skargi, które wysyłamy w związku z odorami i hałasem również do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, nikt nam od tych 11 lat nie odpowiedział na żadną z tych skarg. Więc mam nadzieję, że, bo z tego co wiem, to kilka osób złożyło te skargi,
Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona na najbliższej komisji, a potem prawdopodobnie będzie też głosowana na Radzie Miejskiej, więc to też jest taka forma naszego protestu. Niedawno na początku grudnia, już nie pamiętam dokładnej daty, założyliśmy taką kampanię na temat tego smrodu na stronie Nasza Demokracja. Stop toksycznemu środowisku na Chojnach. No i tam można się zapoznać z treścią tego naszego protestu, tej naszej kampanii. Chodzi o to, że chcemy, żeby Urząd Miasta no, zmobilizował zakład do tego, żeby jednak zakład przebudował swoją instalację oczyszczającą na czas przeprowadzenia tego remontu, żeby zakład został wyłączony czasowo z funkcjonowania. I po dokonaniu tych zmian, żeby z powrotem wrócili do produkcji, tak? Więc no to poszła też taka petycja właśnie tutaj w internecie i również taka sama petycja poszła do Urzędu Miasta Łodzi. No jeszcze nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na nią. Liczymy na to, że być może któryś z urzędników nam raczy odpowiedzieć, tak? To było adresowane chyba do pani prezydent. No a generalnie no to naszym jedynym życzeniem i marzeniem to jest to, żebyśmy po prostu mogli spokojnie żyć w naszych domach, korzystać z ogrodów, żebyśmy nie musieli uciekać jak śmierdzi, zabierać dzieci gdzieś w inną część Łodzi, żeby mogły po prostu troszeczkę na powietrzu przebywać i nie być narażone na te odory. Żebyśmy mogli okno otworzyć, żebyśmy mogli spać przy otwartym oknie. Takie może zwyczajne życzenia, ale dla nas bardzo niezwyczajne, bo od 10 lat żyjemy w jakimś matriksie i naprawdę no, tracimy siłę, a generalnie tracimy wiarę w urzędy, w to, że urzędnicy opłacani z podatków mieszkańców po prostu mają mieszkańców w nosie, nie reagują, nie zależy im na to, już nie mówią o jakimś angażowaniu. A jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Oj, proszę pana, ja bym powiedziała tak. Takie pytanie proste. Zadaniu, natomiast pewnie trudne i odpowiedzi nigdy jej nie dostaliśmy. Dlaczego miasto udaje, że tego problemu nie ma? Dlaczego nas marginalizuje? Dlaczego nie chcą nas przebadać? No, dlaczego w takiej sytuacji, w jakiej wiadomo, że ten zakład funkcjonuje już od lat, na przykład Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna nadal nie reaguje na nasze zgłoszenia i nie, no jakby nie cofa im tych możliwości, które są im zapisane w ustawie, bo nie powiedziałam, że zakład, teren, na którym się znajduje, ma objęty na ich wniosek od samego początku Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Z tego wynika, że są zwolnieni z wielu podatków, więc mają duże ulgi z tego tytułu. Uważam, że na przykład gdyby te ulgi zostały im wstrzymane, cofnięte, ograniczone do jakichś innych wartości, myślę, że to miałoby wpływ, dlatego że uważam, że największy wpływ na zakład będzie miał czynnik ekonomiczny. Ani nie nasze protesty, ani nie nasze krzyki, no bo skoro urzędy załamują ręce, podając argument na wszystko, że nie ma ustawy antyodorowej, no to chyba tylko kwestia ekonomiczna i brak opłacalności funkcjonowania tego zakładu w tym miejscu może spowodować, że albo zakład zmieni jakby swój stosunek do otaczającego go środowiska i po prostu nie będzie wolał płacić kar, tylko będzie wolał zainwestować i mieć trochę świętego spokoju, no bo przecież sam wizerunek zakładu przy takim
postępowaniu przy tylu różnych sytuacjach nagłośnionych przez media też ucierpiał, więc no, chyba tylko kwestia ekonomiczna jest w stanie ich tutaj jakoś zmobilizować do tego, żeby ta sytuacja się zmieniła. No ale my sami tego nie zrobimy, nie mamy takich narzędzi, nie mamy takich możliwości. Piszemy pisma, monitorujemy, ale no niestety wiadomo, no najlepiej powiedzieć, nie mamy takich narzędzi, tak? Ale no takie narzędzia myślę, że gdyby chcieli, to by znaleźli. Teraz właśnie po tej komisji z 12 września, ponieważ była online transmitowana na naszej stronie na Facebooku, odezwali się do nas ludzie ze Świdnicy. Oni tam mają też kolosalny problem i myślę, że dokładnie ten sam czynnik w tym powietrzu, który u nas, to jest firma, tam u nich jest firma Adler, która też produkuje uszczelnienia, więc jakby wskazany w artykule, który mi tam przesłano w linku do lokalnego jakiegoś portalu, no wskazywał skład tej mieszaniny, która tam u nich jest w powietrzu, wskazywał na to, że no, no to jest bardzo zbliżone, tak? No tam myślę, że z 80% tych składników, które są u nich w tych odorach, są również u nas. Tylko że tam jest sytuacja taka, że miasto wespół z mieszkańcami jako oskarżyciele posiłkowi założyli sprawę zakładowi. I tam miasto chroni mieszkańców i ich wspiera. U nas w Łodzi niestety my przez te 11 lat widzimy tylko cały czas, że jesteśmy zbędni, że zawracamy głowę, że to jest wszystko pod górkę, że czego my chcemy. Nie ma ustawy antyodorowej i jest cały czas tylko taka jedna melodia. Ale no, w tej Świdnicy ja byłam zbudowana, bo to wynika, że jeszcze no, w kraju są urzędnicy, którzy też czują mieszkańców, tak, i jakby odpowiadają na ich potrzeby. Przecież to nie jest potrzeba w stylu, nie wiem, gwiazdki z nieba, tylko to są no, podstawowe warunki do życia niespełnione, więc ja myślę, że mieszkańcy powinni w jakiś sposób ocenić też włodarzy miasta. No niestety u nas to tak nie działa, że to się niestety nie przekłada na wybory, tak? Bo no, w tych demokracjach takich realnych, rozwiniętych, ludzie jednak dają wyraz i oceniają właśnie wtedy, kiedy są wybory, tych, którzy no, powodują, że właśnie żyją w tak dramatycznych warunkach do życia. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Myślę, że pani dość celnie i trafnie podniosła w ostatnich kilku zdaniach wątek tej, dodatkowy kontekst tej sytuacji. Dla tych, którzy nie mieszkają w Łodzi, przypomnę albo poinformuję, że pani prezydent Hanna Zdanowska, która w tej sprawie nic do tej pory skutecznie nie zrobiła, jest wybierana już od wielu, wielu wyborów i jakby pozycję ma niezagrożoną. Ale myślę, że kropla drąży skałę i prawda kiedyś wyjdzie na jaw i ta sytuacja ulegnie zmianie. Pani Ewo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Ewa Matusiak, prezes Stowarzyszenia Czyste Chojne, a z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!